Mili Państwo, jubilujemy dziś uroczyście Światowy Dzień Trzeźwości i przypominamy symetrycznie, że zarówno trzeźwość, jak i alkohol są dla ludzi. Pamiętajmy też, iż pierwszym z serii cudów zapisanych w Ewangelii jest właśnie zamiana wody w wino w kanie galilejskiej i to w sytuacji krytycznej. Wtedy mianowicie, kiedy tego wina już zabrakło, a więc musiano go siłą rzeczy wcześniej wypić nieco. I w tej krytycznej sytuacji pan łaskawym gestem przyczynił się do tego arsenału weselnego. Zresztą z wielu cudów opisanych w piśmie, akurat cud w kanie galilejskiej wydaje się być najbardziej ukochany przez naszych rodaków. Ponieważ mamy dzisiaj także Dzień Sztuki, która towarzyszy człowiekowi od samych początków cywilizacji, podobnie jak wino, przywołajmy strofy mistrza z Czarnolasu, który napisał: Znał kto, kiedy, poetę trzeźwego nie uczyni taki nic dobrego. No komu jak komu, ale autorowi trenów i innych lektur szkolnych wypada wierzyć w tej mierze bez zastrzeżeń. Historia. Straszne rzeczy zaczęły się dziać 15 kwietnia 1912 roku o 2.20 w nocy, bowiem to właśnie wtedy na północnym oceanie atlantyckim zatonął brytyjski liniowiec o nazwie... Titanik, który przewoził 2200 pasażerów i załogi, a dwie godziny przed tym zderzył się z górą lodową. Ten największy i najbardziej luksusowy liniowiec oceaniczny był uważany za najszybszy statek na świecie. Składał się z 16, jak mówiono, przedziałów, z czego cztery mogły być zalane bez utraty pływalności. Więc Titanik uznano za statek niezatapialny, i ta pycha właśnie zgubiła. Konstruktorów, którzy przygotowali za mało łodzi ratunkowych i niedbale potraktowali procedury awaryjne. Skutkiem tego przeszło 1500 osób zginęło w wytonącym statku lub zamarzło w lodowatych wodach północnego Atlantyku. Uratować mogło się więcej osób, ponieważ zaledwie 20 mil dalej znajdował się inny liniowiec, ale jego telegrafista poszedł bez trosko spać i nie prowadził na słuchu, nie słyszał więc SOS, które nadawał. Titanic. Oczywiście zaraz po katastrofie zaczęło się szukanie winnych i wdrażanie nowych przepisów, na przykład wymagano, aby każdy statek miał miejsce na łódź ratunkową dla każdej osoby na pokładzie, oraz aby monitorować przepływ gór lodowych. W tym celu powołano nawet międzynarodowy patrol lodowy. A świat o całej sprawie przypomniał sobie w roku 1997 wraz z filmem pod tytułem Titanic, który zdobył aż 11 oskarów. A dzisiaj powinniśmy oglądać ten filmowy, wizualny popis, zarówno jako dokonanie artystyczne, ale głównie jako przestrogę, żeby wedle wyśmiechtanej formuły, pycha nie kroczyła przed upadkiem co ze znużeniem przypomina także Wiesław Titanic kot.